Witam wszystkich w kolejnej części mojego vloga. Jest kolejny tydzień. Na początku chciałem podziękować za subskrypcję. Mój kanał przekroczył 100 subskrypcji. Bardzo dziękuję. I zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Zapraszam. Chciałem opowiedzieć o tym, jak wyglądała sytuacja na granicy. W sobotę rano wracałem przez granicę po Baskowie. Tutaj macie link do filmiku, jak to wyglądało. Powiem tylko, że przede mną było jedno auto i je objechałem i pojechałem do domu. W niedzielę wracałem do pracy wieczorem. Miałem na rano, nie chciało mi się spać w domu, żeby nie wyjeżdżać o 3-4 z domu, więc pojechałem już wieczorem i przejechałem bez ani jednego auta przed sobą. Dzisiaj od rana pojechałem do browaru, do Lubca, do Mecklenburgische Brauerei po piwo z butelkami. Przyjechałem tam o godzinie 8:50. Miałem termin na 9:00 i wszystko, co tam zaszło, zajęło 3 godziny 15 minut ponad. O 12:15 dopiero wyjechałem. Oczywiście jestem pospóźniony na wszystkie terminy, jakie tylko można było być pospóźnianym, ale ja się nie przejmuję, ja robię swoje, mój szef się przejmuje. I tu się właśnie pojawia następny temat. Firma mi odpowiada, wszystko mi odpowiada, tylko ścisłość terminów. Będziecie mieli, bądź widzieliście we wcześniejszym filmiku, jak musiałem przegiąć tacho, jak musiałem to wszystko wyprostować, jak to jest wszystko poplanowane, że po prostu zaczyna się robić za ciasno. Jeżeli tak będzie, to niestety, ale będę musiał zmienić pracę, ponieważ no, to nie jest normalne. Jeżeli na trasę, która trwa 2:20, planuje się 2:20, no to coś jest nie tak. Ja nie mam czasu się kiedy załatwić, ja nie mam czasu kiedy zjeść, ja nie mam czasu na nic. A jak się ma coś wysrać, to się i tak wysra. Ja się spóźnię. Szef mi powiedział, że terminy nie są wykute w kamieniu. Ale to ciśnienie powstaje, jest, że muszę zdążyć na termin. I muszę go poinformować, bo on przestawił i to wszystko. Więc terminy nie są wykute w kamieniu, ale są ciasne. Zobaczymy, jak to się ułoży w ciągu najbliższych 2 tygodni. Jeżeli codziennie będzie takie ciśnienie, to nie jest praca dla mnie. I naprawdę, nieważne jakbym chciał, nieważne jak mi coś pasuje, nie pozwolę na to, żeby coś było nie tak, nie będę się stresował, bo znowu wyląduję z udarem i znowu wyląduję w szpitalu, a tym razem mogę się nie dać. Może nie udać mi się uniknąć śmierci, bo nie zapominajmy, że to są tak poważne urazy, że naprawdę można się znaleźć po drugiej stronie, wąchając kwiatki od spodu. No i jest kolejny dzień. Jadę sobie teraz do Berlina. Wczoraj nie dałem rady załadować, byłem 15 minut za późno i wstałem do rana, o 6:20 wjechałem, załadowałem, rozładowałem i pojechałem do swojej stałej siedziby. Tam rozładowałem piwo, załadowałem telki do Berlina, przy okazji 5 skrzynek z butelkami się rozwaliło. Nagrałem na szczęście filmik, miałem włączoną kamerę, bo chciałem zrobić film z całego załadunku butelek na piętrze i akurat się udało, że butelki się rozwaliły, wózkowy zahaczył o dach, 5 skrzynek z butelkami poleciało, wszystko jest nagrane, było trochę sprzątania, ale szybko poszło. Teraz jadę na Berlin. Rozładowuję, załaduję i
swoją bazę. Dzisiaj mam jeszcze podlecieć pod załadunek na jutro rano. Zobaczymy, ile tylko się uda podlecieć. Nie za bardzo mogę tak sobie podlatywać pod załadunek, bo ponad godzinę od bazy nie mam żadnego parkingu. Później są dwa i znowu nie ma żadnego parkingu. A to nie są parkingi duże autostradowe, tylko tam są po 3-4 miejsca. Więc jak będę miał godzinę, to mogę spróbować pojechać. Jak mam pół godziny, to się nawet nie ruszę. Urodziny trzecie, więc duże święto. Ja niestety nie mogę być w urodziny, ale będziemy świętować w sobotę. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tym koronawirusem, ale może pojedziemy gdzieś
nie wiem, czy z przyczepą, czy samym samochodem, ale może pojedziemy do teściowej, a może pojedziemy spotkać się z moim kolegą Tomkiem w okolicach Koszalina. Nie wiem. Przyczepę mam nieprzygotowaną jeszcze, żeby móc jeździć. Zacząłem malować sufit, ale może jak w piątek dojadę, to może jeszcze dam radę skończyć ten sufit i posprzątam tą przyczepę, może byśmy w sobotę pojechali. Zobaczymy, bo moglibyśmy pojechać w sobotę i przenocować sobie gdzieś tam nad jeziorem i wrócić w niedzielę. Ja nie mam jakiegoś ciśnienia na pracę w niedzielę i tym podobne. Nie pracuję w weekend, więc jakbyśmy sobie wrócili nawet na 18 do domu w niedzielę, wyjechali na przykład godzinę od domu czy półtorej, to nie będzie żaden stres. Spokojnie mogliśmy sobie sobotę, niedzielę spędzić na wyjeździe. Teraz były te zakazy, to wszystko, rodzina nigdzie nie wyjeżdżała, więc fajnie byłoby pojechać. No i przy okazji, przyczepa w takich czasach jak to jest świetna rzecz. Ogólnie jest to świetna rzecz, a w takich czasach jak to, to jest już w ogóle super. Mogę sobie pojechać, gdzie mi się chce, stanąć, gdzie mi się chce, bądź gdzie mam taką możliwość i nie muszę iść do żadnego hotelu, nie muszę żadnych, jakby to powiedzieć, czyjś łóżek używać. Mam wszystko swoje, wszystkie swoje rzeczy. Ja mam jeszcze przyczepę nieskończoną na samowystarczalność, ale już mam wodę, mam ciepłą wodę, mam, że tak powiem, prąd, mam na razie tylko akumulator, ale do takiego podstawowego używania, czyli naładowania telefonów i światła jest. Jak założę jakiś solar, to będzie samowystarczalna. Bo mam wodę, mam ogrzewanie, mam toaletę, nie mam jeszcze tylko samowystarczalnego prądu, ale mam akumulator, mam dużego powerbanka, i weekend spokojnie na tym przeżyjemy z ładowaniem telefonów, z myciem się z toalety. I to jest świetne, że mogę sobie w każdej chwili wziąć i pojechać. Spotkałem Milenę on road i stoi i się nagrywa. Wszystkich. Jest czwartek i dostałem zlecenie, aby jechać do Warsztajnu. Z miejsca, w którym byłem, czyli z mojej bazy, jest tam 600 km. Ja już dzisiaj 2 godziny wyjechałem, bo wczoraj dojechałem tylko do pierwszego parkingu i do bazy miałem 2 godziny. Dzisiaj dojechałem do bazy, rozładowałem, czekałem na załadunek, bo nie miałem. No i przysyła mi szef załadunek na Warsztajn i mam jechać do Warsztajnu 600 km, z czego tam jest 2 godziny ponad jazdy landem do autostrady. Potem jazda normalnie ring, dwójka w kierunku Hanoweru i dalej na Bielefeld i na Reda Wiedenbruck schodzę z autostrady i jadę 70 coś kilometrów landem, bo tam nie ma już innej drogi. I mój szef chciał, żebym to wykonał w 8 godzin. 600 km w 8 godzin, z czego 3 ponad landem. Ja mu powiedziałem od razu, że jest to niewykonalne. Nie, bo my dojeżdżamy. Ja sobie tak w głowie myślę, to wy dojeżdżacie, więc wy sobie też dojeżdżajcie. No i tak jak mówiłem wam we wcześniejszych wstawkach, nagrywkach,
że dałem szefowi 2 tygodnie. I 3 dni było ok. I znowu pod koniec tygodnia sipko, sipko, tacho, tacho no za okno i ty musisz być, bo terminy. Gdyby trochę szef miał w głowie, to by mi tego nie powiedział. Powiedziałby mi, jedź jak długo możesz, jak dojedziesz, to załadujesz, jak nie dojedziesz, to nie załadujesz, załadujesz jutro rano. Ja na jutro mam 10 godzin jazdy, więc jak dzisiaj nie dojdę te pół godziny, to ja po prostu zrobię pauzę i rano dojadę. Po prostu załaduję i od razu wracam. Ja mam te 600 km z powrotem i 9,5 jazdy mi bierze, jeżeli coś mi zostanie. Więc ja spokojnie powinienem dojechać. Oczywiście, jak się będzie paliło, waliło na dwójce, to nie dojadę. No ale już podjąłem decyzję, że zmieniam robotę na 100%. Już dzisiaj podzwoniłem po firmach. Znalazłem jedną firmę, którą mi polecali Niemcy. Rozmawiałem tutaj z kolegą ze Szczecina, którego koledzy tam pracują w tej firmie. I opinie są różne. No ale jak tu wiadomo, w każdej firmie jeden kierowca mówi tak, drugi kierowca mówi siak, trzeci kierowca mówi owak. Pojadę na rozmowę z szefem. Umówiłem się na jutro, na wieczór na rozmowę z szefem. I zobaczymy. Firma jest troszeczkę dalej od Szczecina. To jest koło Stralsundu. Ze Szczecina mam tam 200 km. Ale ciężarówki też trzymają na tej bazie, na której ja teraz jestem. 90 km od Szczecina. Może się uda załatwić szefem, żebym ja tam trzymał ciężarówkę. To byłoby super. No ale to będę mógł wam opowiedzieć dopiero w piątek w nocy, bądź wieczorem, późnym wieczorem. Jutro gdzieś na 17-18 będę na bazie. Pakuję się i jadę do Stralsund. Z bazy będę miał tam gdzieś 100-120 km, więc to tam żadna tragedia. Będę mógł wracać też przez Świnoujście, bo Stralsund jest nad morzem, więc mógłbym spokojnie sobie tam wrócić. No ale szeryf dzisiaj przegiął już na tyle, że decyzja została podjęta. Oczywiście nie powiem mu tego przed znalezieniem pracy i posiadaniem potwierdzenia. Jeżeli się dogadam, będzie wszystko ok, to w poniedziałek dostanie moje wypowiedzenie. Mam 2 tygodnie wypowiedzenia. Nigdy, przenigdy nie zwalniam się, rzucając kluczykami czy coś takiego. Po prostu mówię mu, to nie jest praca dla mnie. Dostajemy się, 2 tygodnie wypowiedzenia, tyle ile jest w umowie. I koniec. Niestety tak się potoczyło. No i będzie jak będzie. A przy okazji rozstanę się z holenderskim traktorem, którego nie lubię. Jeździ się tym tragicznie. Ze strony elektronicznej to jest 10 lat do tyłu. W porównaniu do Mercedesa, poza komfortem, ponieważ jest to mega i ma całe zawieszenie na poduszkach, to nic ciekawego. Nie wiem, że się pojawią głosy, że DAF to DAF, Mercedes to gówno. Chyba wypowiadają się tak osoby, które nigdy nie jechały Mercedesem i jeździły DAF-em raz kiedyś. Ja Mercedesem jeździłem przez ostatnie 10 lat i to, co zawsze uważałem, że DAF to jest traktor, i tak jest. Jeżeli osoby, które jeżdżą Mercedesem bądź jeździły i mówią, że Mercedes jest słaby, to chyba nie jeździły DAF-em. Ja mam tu 480 koni i on nie ma siły w ogóle. A tryb eco, który tu jest, to jest w ogóle... On w ogóle się do niczego nie nadaje. Jeżeli według DAF-a w trybie eco spalanie jest na poziomie 30-31 litrów, to ja w Mercedesie miałem spalanie na poziomie 24-27 litrów. I to było z chłodnią. Ja wiem, że tutaj jest mega, że są szerokie opony. Ja rozumiem. Ale 3 litry w samochodzie, który nie ma siły w ogóle, w którym ja muszę cały czas mieszać biegami, w którym ja się muszę mega, mega, mega starać, żeby uprawiać eco-driving, żeby on palił rozsądnie, to nie jest nic normalnego. To może nie jest nic normalnego. Dla DAF-a to jest normalne, dla normalnych marek nie.
A jeśli chodzi o ekodriving, ja ekodriving uprawiam, bo lubię. Nikt mi nie każe. Oczywiście powiedziałem szefowi, że będę uprawiał ekodriving. Ja to robię, ale ja to lubię. Ja po prostu lubię osiągać jak najlepsze wyniki w jeździe. Mi się nigdzie nie śpieszy. Ja mam czas. Ja mam poukładaną robotę. W tej firmie szef po prostu tak dokręcał śrubę, że po prostu przekręcił ją w moim przypadku. Źle trafił. Ja nie będę pracował w firmie, która potrafi tylko poganiać, która nie daje mi czasu na umycie się, załatwienie się, tylko zadaje głupie pytania, dlaczego ja stanąłem, dlaczego nie dojechałem. Jesteśmy ludźmi, a nie psami do zapierdzielania. Ja nie jestem w tej firmie do zapieprzania dla szefa i jestem najgorszy. Nie, ja potrzebuję stanąć, ja potrzebuję zjeść obiad, ja potrzebuję się wykąpać, ja potrzebuję odpocząć. Nie można jeździć codziennie po 15 godzin, chociaż przepisy w tych czasach tego na to zezwalają. Nie można jeździć codziennie po 10 godzin, chociaż przepisy w tych czasach w Niemczech na to zezwalają. Ale szanujmy się, ja też potrzebuję odpocząć. Sami doskonale wiecie, że 9 godzin pauzy to jest mało. Stajemy, wyprostujemy się, przejdziemy się dwa razy do samochodu, zrobimy kolację, umyjemy się i 2 godziny poszło się pierdzielić. Zostaje mi 7 godzin. 7 godzin. Prześpię się 6,5, ja muszę już wstawać. Ja muszę też się obudzić, ja muszę wziąć lekarstwa, muszę się napić, ja muszę sprawdzić samochód. I to jest moje spanie. 6 godzin to jest za krótko. Nie po to ustawodawca wymyślił 2/10, 3/9 jazdy i tylko 2 razy po 15 godzin, żebyśmy my dymali codziennie po 15 godzin. A w tej firmie szef chce, żebym ja to robił 5 dni w tygodniu, po 15 godzin, 10 godzin jazdy. To jest przegięcie. Wiem, że jest to straszny monolog, ale naprawdę myślałem, że będzie to normalna firma. A okazuje się, że gościu próbuje utrzeć dupę szkłem. I próbuje za wszelką cenę wcisnąć jeszcze jeden fracht w tygodniu, który z matematycznego punktu widzenia jest niewykonalny. Po prostu to można wykonać tylko wtedy, kiedy zaczniesz przeginać. Kiedy zaczniesz jeździć po landzie 80. Kiedy po autostradzie będziesz jechał na odcince. A nie o to chodzi. Jazda na odcince jest bardzo męcząca. Na autostradzie jesteś zmęczony, jesteś cały czas zestresowany, a ja nie po to zmieniałem pracę, żeby stres tutaj w swoje życie wprowadzać. Ja po to zmieniłem pracę, żeby jeździć w dzień, wysypiać się i pracować tyle, ile trzeba. Ja rozumiem, praca jest po to, żeby ją wykonać od początku do końca, ale ja mogę jeździć 9-10 godzin dziennie, nie ma problemu. Ale żeby mi ktoś z dupy nie strzelał, że ja sobie zrobiłem pauzę 15 minut, że się poszedłem załatwić, że pojechałem przez sklep i kupiłem sobie 2 wody mineralne i zrobił mi z tego powodu wyrzuty. Ja potrzebuję spokoju. Ja wykonam pracę, ja ją zaplanuję, ja dojadę, ja rozładuję, załaduję. A nie, żeby szef mi planował wszystko, łącznie z tym, czy mi wolno iść się załatwić, i żeby jeszcze do mnie mówił, że pauzę kręcimy na załadunkach. Jak to na załadunkach? No bo jak czekasz, to se możesz wykręcić pauzę. Jak czekam, mogę wykręcić pauzę. Jak idę z papierami, tej pauzy nie wykręcę. Jak się rozładowuje, załaduje, gdzie jeżdżą przy mnie duże 8-tonowe sztaplarki, ja się w życiu nie będę ładował na pauzie. Niech mu coś spadnie, niech mnie potrąci. Ja mam w dupę, moja rodzina ma w dupę, a szef się wyprze. Nie i jeszcze raz nie. Rozładowujemy się, ładujemy na pauzie. Znaczy na pracy, przepraszam. Pauza jest pauzą. Oczywiście ja mogę, jak czekam na coś, 15 minut pauzy wykręcić. Ja czekam na coś, mogę pół godziny pauzy wykręcić. Ale nie, że ja muszę tą pauzę wykręcić i nie, że ja nie mogę się załatwić, nie mogę zrobić zakupów, nie mogę pójść się wykąpać. To mnie bardzo wkurzyło i dlatego podjąłem taką decyzję. To takie ukręcanie z gówna bata. Ja rozumiem, on potrzebuje pieniądze, jest kryzys.
ale z tego co rozmawiałem tu z innymi kierowcami i z wózkowymi z tej firmy, to on tutaj tak robi po prostu zawsze. Dlaczego ma dwa samochody stojące? Bo nikt nie chce tego robić. Będzie miał i trzeci stojący, albo drugi, nie wiem, czy by zatrudnił kogoś, czy nie. Będzie miał drugi stojący i koniec. Ja nie będę z tym człowiekiem współpracował. Ja go szanuję, że utrzymał tyle lat firmy, ale nie pozwolę mu robić z siebie konia roboczego. Ja mam swoje wymagania, ja mam rodzinę, do której mam wrócić, ja mam zdrowie, które mogę stracić i nie ma opcji. I tak będzie. W piątek wieczorem jadę na rozmowę, dowiedzieć się. Na ruchomą podłogę, na Schubboden.
się uda w czwartek podjechać. Skończę może wcześniej, ale nie wierzę w to, że szef pozwoli mi skończyć o godzinie 12, 13, bo tak bym po prostu wsiadł i pojechał. Ale nie liczę na to, no zobaczymy po prostu. To by było na tyle z tego tygodniowego vloga. Jeszcze może nakręcę przejazd przez granicę. Na Słubicach dzisiaj podawali w radiu, że jest pół godziny kolejki. Zobaczymy, jak będzie na Pobłaskowie. Ja właśnie wyskakuję na autostradę, na 20 i do domu. Stanąłem na granicy. Jest kolejka na może pół godziny. Zobaczymy. Kamera do przodu nagrywa. Tą kamerę będę miał włączoną podczas kontroli. Robię też krótki filmik o tym. A te fiany się wciskają. I z tego jestem cały korek. Minęły już przeszło 2 godziny. I dalej stoimy. Do celu praktycznie może z 10 aut. Ale się wcinają po prawej. I to się w ogóle nie rusza. Dowód, umowa o pracę, co tam chcecie? Dowód, tylko dowód uprawia do pracy. Długo pan stał? Słucham, 2:15. 2 godziny 15? No. A kolejka taka, ile ty może być? No, kilometra nie ma. A, brawa, to jest dobra. No. Można? Jestem w Polsce. Cześć.